Niepełnosprawność nasza jest niewidoczna. W roku 1992 zrobiłam mamografię. Byłam jeszcze wówczas w miarę młodą kobietą, szczęśliwą. Zrobiłam mamografię, wynik. No, jest zmiana. Szybciutko zrobiono mnie wówczas biopsję. Nic nie było groźnego, wszystko w porządku. Żyłam z tym szczęśliwie do roku 1996. I znów mamografia. Proszę Pani, guz się powiększył. Trzeba zrobić następne badania. I znów biopsję, badania, skierowanie do szpitala. Po 3 dniach przychodzi wynik. Jest to nowotwór. Ale było to częściowe wycięcie tylko guza. W 1996 roku skończyłam to. Wyszłam znów szczęśliwa. Guz wycięli. Co roku badania, co roku znów dojazdy. Żadnej chemii, nic, no bo nie był to nowotwór złośliwy. 2006 rok. Robię znów badanie diagnostyczne. Robi mnie doktor Pichtel grubo i głową. Nie krzyw się, grubo i głowa. Proszę Pani, trzeba usunąć guz i trzeba usunąć węzły chłonne. No wiadomo, jak każdy człowiek załamuje się, jak dalej żyć. Po operacji znów badanie od nowa. Badanie kości, badanie klatki piersiowej, USG jamy brzusznej. I tak najpierw co pół roku, potem co rok. I tak jeździłam, badałam, dalej żyję. O swojej chorobie dowiedziałam się zupełnie przez przypadek. Dobrze, że należę do ludzi, którzy dbają o siebie, bo w moim przypadku nic nie było wyczuwalne. Nie odczuwałam żadnych oznak. Po prostu po 2 latach poszłam, zrobiłam sobie badanie mamografii z programu. No i miałam odebrać po tygodniu. Byłam bardzo zaskoczona telefonem, bo to nie tak miało być. Zapraszamy Panią na dodatkowe badania, powiększoną mamografię, USG, za 2 dni, a bodajże biopsja. No i telefon, proszę przyjść, odebrać swoje wyniki, no łącznie ze skierowaniem do onkologa. Pierwsza moja operacja, znaczy to było w październiku 2015 i pierwszą operację oszczędzającą miałam 30 listopada 2015. Wydawało mi się, że no to niemożliwe, żeby było coś groźnego. No ale niestety, po pierwszej operacji wyniki przyszły pozbawiające mnie zupełnie złudzeń i 20 stycznia 2016 miałam drugą operację, już całkowitą mastektomię z wycięciem wszystkich węzłów chłonnych. Od lutego zaczęłam chemię. I kryzys w sumie taki pierwszy to przyszedł 3 bodajże marca, jak obudziłam się i zaczęłam sobie garściami wyrywać włosy. O swojej chorobie, a moja siostra zmarła, ma 36 lat, więc ja po prostu badałam się zawsze częściej. No i
będąc w Kwidzynie na budowie, tam się dowiedziałam. Co prawda sama wywalczyłam porządne badania, wiedząc, że jestem narażona genetycznie, bo jeden doktor niestety mnie trochę olał. Ale poszłam do innego i w prabutach trafiłam na bardzo fajnego chirurga i patologa i no i mi powiedzieli, no pani z budownictwa, pani mocna jest, to pani wywalczy. No i oczywiście wspomaganie rodziny, najbliższych. No akurat sobie pokładałam swoje życie osobiste, bo tak w drodze, na budowach to trudno, więc tak troszeczkę się załamałam wtedy, że akurat tak mi się osobiście poukładało i nagle się dowiedziałam o tym. Ale z drugiej strony to bardzo dobrze, dlatego że mnie to wzmocniło i od razu decyzja. Do znajomych sobie podzwoniłam, to był 2013 rok. Badania, koniec, końcówka. Wyniki odebrałam po świętach. I od razu do koleżanki zadzwoniłam, bo wiedziałam, że ona w Gdańsku też była po takich przejściach. I poprosiłam o jakiś namiar na dobrego chirurga. No i oczywiście poszłam najpierw prywatnie, żeby to szybko po prostu było, bo to też jest ważne. No niestety u nas boleje, że jak się nie choruje, to się nie choruje, jak się zachoruje, to trudno o pomoc, szybką, jeżeli trzeba. No i jak poszłam do tego chirurga w Gdyni, to rzeczywiście wcisnął mnie i od razu na początku 2014 roku miałam operację. Oczywiście mi się pytał, czy oszczędnościowa, czy nie, a ja mówię nie, od razu zdecydowałam się na mastektomię, dlatego że no, patrząc na mój genetyczny ten, to ja mówię, że to jest bardziej dla mnie jak gdyby dające więcej nadziei na przyszłość. Moja historia choroby zaczęła się w ten sposób, ponieważ mam w Olsztynie porządnego lekarza ginekologa. Jak w 2004 roku miałam wizytę u pana doktora, kazał mi zrobić badanie piersi. Więc ja szybciutko wykonałam doktor Pichtel właśnie w Olsztynie na Kopernika, w tym centrum onkologii. Zrobił mi cienkoigłową biopsję i okazało się po tej biopsji, że mam wszystko w porządku, po prostu mam torbiele, tylko które trzeba kontrolować. Więc kontrolowałam się przez 6 lat, diagnostycznie jeżdżąc właśnie do Olsztyna, do doktora Pichtela. I przez 6 lat było wszystko ładnie, pięknie, aż któregoś pięknego dnia, znaczy się w 2010 roku, 24 września, okazało się, po biopsji znów u pana doktora, że mam małą zmianę. Miałam bardzo małą zmianę, dlatego jestem po operacji oszczędzającej. Więc w ciągu miesiąca już miałam wykonaną operację w MSW w Olsztynie. No i za 4 tygodnie zgłosiłam się do lekarza i nie miałam mieć leczenia chemią, ponieważ w moim przypadku wystarczyć miała tylko naświetlanie. Więc pani doktor, która mnie przyjęła na naświetlanie, powiedziała, że muszę jeszcze sprawdzić u chemika, więc dostałam jednak tą chemię. Przeżyłam ją bardzo źle, dlatego że bardzo przeżywałam włosy przede wszystkim, że nie będę miała tych włosów i za te włosy tak płakałam. Co dzisiaj to jest po prostu pryszcz w porównaniu do tego, co trzeba przeżyć. Miałam 4 chemie, miesiąc czasu naświetlań i hormonoterapię. To znaczy się przeszłam wszystko po kolei tak, jak lekarz przewidział. Takie objawy, które ja już poczułam, to było w 1986 roku. Chodziłam do lekarzy, to byłam wyśmiana po prostu przez tego, bo ja wyczuwałam, znaczy się już miałam swoje lata i po prostu wyczuwałam jakieś upławy z piersi. No ale cały czas obserwowałam, że ciągle się badałam, czy mamografię. Mamografia nie wykazywała, to było po 2 lata i żadna nie wykazała. I wreszcie w 2009 roku mówię tak, nie,
Już teraz guzek ja miałam na wierzchu, wyszedł mi taki guzek i ja mówię, to już jest coś takiego, ale to znów nie. Ale poszłam i wymusiłam mamografię. Mamografia nie, wcześniej była, pół roku nie pokazała i po prostu wymusiłam biopsję, żeby zrobić. Dostałam na cienko igłową, nie wykazała. We wrześniu odebrałam wyniki, nie, wszystko w porządku. Ja wyczuwam go na wierzchu, on mi już wyłazi, już tego. Nie mogłam się nigdzie tam dodzwonić, ale zadzwoniłam do Narodowego Funduszu, macie to i to, załatwicie, koniec. No i no mówię, te moje miejsce jest dla kogoś, no to przecież chyba to jest. No. I tutaj przyszłam, w ciągu tygodnia dostałam wiadomość, że jest guzek i to dosyć poważny, tak jak czułam, jak wiedziałam. No i od razu szpitale, wszystko, gdzie tylko mogę się zgłosić, więc automatycznie pojechałam, załatwiłam i była biopsja grubej głowy. I od tej pory trafiłam na ludzi, którzy mi prowadzili tak jak po sznureczku. No było tak przyjemnie, że jeżeli komuś opowiadam o tym, no to każdy zdziwiony. No. No i tak, jeżeli już byłam, odebrałam wyniki, to ja już byłam umówiona z chirurgiem, tego, żeby już dzwoniono stamtąd do chirurga. Chirurg czekał na mnie, ale doszedł do wniosku, że tu jest coś nie tak i dopiero do onkologa. No i wyszło na to, że muszę najpierw mieć chemię. No i tak, no fajnie było. Znaczy fajnie, jak to chemia. Człowiek wiedział, przygotowany, że włosy wyjdą, ja byłam przygotowana już na to wszystko i tak dalej. Po chemii w 2010 roku w październiku miałam mieć tylko wyłuskane, ale doktor Michalik mówi, że podejrzewa, żeby to było, że to jest gorzej, więc trzeba było usunąć. Ja widać, pan jest lekarzem, pan wie. Ja się zgadzam na wszystko. Potem była jeszcze radioterapia. Też byłam w Olsztynie, to byłam w MSW. To tam byłam na miejscu, bo z dojazdami też miałam paskudnie. I potem była jeszcze, tam była radiochemioterapia i hormonoterapia. To już też skończone. I to wszystko jest, jak to się mówi, pestka. Moja historia z klubem Amazonek, znaczy w ogóle moja historia, jeżeli chodzi o chorobę nowotworową, rozpoczęła się na początku 2002 roku. Przez przypadek dosłownie trafiłam na mamografię, tak po prostu sobie poszłam. Okazało się, że mam jakieś tam zmiany. Zawołano mnie drugi raz do tego, na USG, na taką jeszcze kontrolną. No i dostałam skierowanie na operację. Pojechałam do Olsztyna, do poradni na Kopernika. No i lekarze mnie zbadali, z tym, że nie miałam robionej biopsji. No i pani doktor mi powiedziała, że są tam jakieś zmiany. Niekoniecznie wiadomo było do końca, co to było, natomiast mówiła, że tego trzeba się po prostu pozbyć i dopiero później się okaże po badaniu histopatologicznym, co to w ogóle jest, bo to nikt po prostu nic nie wiedział. Zdecydowałam się oczywiście bardzo szybko na tą operację. Przeprowadził mi ją doktor Michalik i po operacji pamiętam, jak się obudziłam, to znaczy ja byłam zdecydowana na to, w razie gdyby trzeba było, to wyraziłam zgodę, żeby po prostu amputować piersi. Ponieważ to wszystko było bardzo głęboko gdzieś tam usadzone, dostałam narkozę tą pełną. No i pamiętam, jak obudziłam się po tej operacji, to doktor mnie właściwie obudził i mówi, żebym się nie martwiła, bo zmiana jest, ale jest niezłośliwa. Wypisano mnie ze szpitala po paru dniach, nawet nie, chyba na drugi czy na trzeci dzień, nawet bardzo szybko. I w międzyczasie, to znaczy potem przyszły te wyniki badań, okazało się, że zmiana nie była nowotworowa, że wszystko jest dobrze.
ale w międzyczasie wpadłam w depresję. Któregoś pięknego dnia październikowego przyszłam do klubu na dyżur. Wtedy miała koleżanka Ola dyżur, zapisałam się, napisałam oświadczenie i tak dalej. Przyszłam na następne spotkanie, czwartkowe, bo tradycją naszą jest tutaj, że spotykamy się zawsze w pierwszy czwartek miesiąca. Zostałam przesympatycznie przyjęta. No oczywiście tradycją jest też taką, żeby się przedstawić, who is who, tak? Więc przedstawiłam się, Amazonka z 13-letnim bodajże wtedy stażem choroby nowotworowej, oczywiście po całkowitej mastektomii. Zostałam bardzo, bardzo sympatycznie przyjęta. Idę ja z moim psem ulicą Grunwaldzką, idzie pochód Amazonek. Idą piękne dziewczyny, roześmiane. Niosą różyczki, wyskakuje jedna z koleżanek, Stasia Biernacka, której nie ma wśród nas, nie znałam jej. Wręcza mnie różyczkę i mówi, nic nie mówi, ja mówię, ja do was niedługo dołączę. Było to jeszcze przed operacją. Wróciłam do domu, położyłam tą różyczkę na stole i mówię, no będę Amazonką. Amazonką szybko się nie stałam. Po operacji długo, długo zwlekałam. Nie chciałam przystać do tego stowarzyszenia. Po namowach jednej z koleżanek, której już nie ma wśród nas, ale żyje jeszcze, dzięki Bogu, mówię, przyjdź, jest naprawdę fajnie. Przyszłam, poznałam koleżanki, no i tak zostałam w tym stowarzyszeniu. W sumie od pierwszej chwili zaprzyjaźniłam się z koleżankami. Bycie z nimi jest dla mnie bardzo ważne. Są dla mnie wsparciem. Dają mi siłę. Naprawdę są kochanymi dziewczynami. Mogę ich poradzić się, jeżeli mam jakiś problem. Dzielą się chętnie swoim doświadczeniem. No i taką mam nadzieję, że skoro one tyle lat są po amputacji i żyją i mogą tak funkcjonować, to mi się też to uda. Brakowało mi czegoś takiego, żeby móc porozmawiać o swojej chorobie, żeby można było się pogimnastykować, bo dziewczyny też bardzo dobrą rzecz robią. Oprócz wycieczek wspólnych, oprócz jakiegoś spędzania fajnego czasu, to jeszcze i gimnastyka, co naprawdę dla mnie jest bardzo, bardzo dobrze wpływa. Też właśnie porozmawianie na różne tematy. Lekarze dużo nie przekazują. Właściwie to same musimy sobie jakieś wiadomości wyciągać. Rzadko się trafi na jakiegoś lekarza, który rzeczywiście coś podpowie. No i dlatego wymieniamy się doświadczeniami, jak już koleżanki mówiły, i to jest bardzo, bardzo ważne. I jeżeli skończę budowę tutaj, to myślę, że będę utrzymywała kontakt z dziewczynami. Tak, gdzieś jak będę na innej budowie, to pewno gdzieś do jakiegoś stowarzyszenia też pójdę. W pewnym momencie po tej operacji oszczędzającej nie czułam się tak Amazonką, żeby tak tutaj przyjść i tak tutaj sobie. Natomiast kiedyś po 2 latach odważyłam się i przyszłam tutaj. I jestem do dziś i uważam, że to są najwspanialsi ludzie. Nawet otrzymałam taki kredyt zaufania, w tej chwili pełnię funkcję wiceprezes. Jestem przeszczęśliwa, że raz w miesiącu tutaj przychodzimy i się spotykamy, opowiadamy sobie różne rzeczy, śmiejemy się, jest bardzo wesoło. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj przychodzić, więc daje mi to takie
poczucie bezpieczeństwa. Ja jestem taką osobą towarzyską i nie umiem sobie znaleźć miejsca, że jakby nigdzie miała nie wychodzić. Więc nawet w tej chwili mam takie amazonki, dziewczyny po operacji, które jeszcze nie chcą. Ja taką namawiam je, jak spotykam je, żeby właśnie tutaj trafiły, bo tutaj jest po prostu cudownie. Trafiłam znów na takich ludzi, którzy... Ja mówię, no chcę do tych amazonek, no chcę do tych amazonek. No gdzie ty? Tam takie wredne baby. Tak, tak było. Z tymi, które wiedziałam, że tutaj tego taki kontakt znajdowałam. Takie wredne baby. Ja mówię, no dobra, ja też będę wredna, no i co? I potem spotkałam się jeszcze kogoś i mówię tak, no nareszcie ludzi spotkałam. Koleżanka przychodziła do mnie i mówiła, że mówi, Boguśka, co ty się wygłupiasz? Mówi, przecież nic ci nie jest, zdrowa jesteś, ale to tak gdzieś pod świadomości, gdzieś tak tkwiło. A jej mama tutaj była amazonką i mówi, i zaprosiła mnie tutaj do klubu i mówi, chodź zobacz, jak dziewczyny potrafią żyć, że to wszystko normalnie się toczy. Mówi, a przecież ty jesteś zdrowa, co oczywiście do mnie nie docierało. No ale przyszłam na takie spotkanie, nie pamiętam bodajże, to był październik czy listopad, jakaś tak późna jesień. I to był 2002 rok. No, że jestem ekonomistą, to mnie tak jakoś zainteresowało, to tak podświadomość gdzieś zupełna, że jak one tutaj prowadzą, a że byłam główną księgową, to w związku z tym mówię, to taki hotel zawodowy. I tak mnie zaczęło interesować, jak one sobie radzą z prowadzeniem, pod względem finansowym. Już tak mnie coraz mniej zaczęło interesować to takie chorobowe, tylko jak one tutaj sobie radzą, że może bym coś zaczęła im pomagać, żeby tak tutaj po prostu być w klubie, żeby coś robić. No i tak od 2003 roku cały czas tutaj jestem z dziewczynami, mówię, chociaż nie jestem amazonką, ale ja tak jakbym się tutaj urodziła i zawsze tu była i zmieniały się dziewczyny, jedne same odchodziły, jedne coś tam się wydarzyło, że odeszły, przychodzą nowe dziewczyny, ale to jak, nie wiem, tak one mnie chyba bardziej pomagają niż ja im. W tymże stowarzyszeniu naprawdę są wspaniali ludzie, wspaniałe kobiety przede wszystkim. No jak wiemy, amazonki to kobiety bardzo waleczne, chociażby dlatego, żeby przetrwać, właśnie obcinały sobie pierś, żeby umieć fachowo strzelać z łuku. I kobiety, które też i były okrutne, bo chciały zachować swój gatunek, więc mężczyzn miały tylko do prokreacji. U nas jest nieco inaczej. Otwieramy serce i nasz symbol, taki łuk amazoński, jest zakończony, wrot tej strzały jest zakończony serduszkiem, a nie kularą, którą mieści, prawda? Dlatego też staramy się pomagać na miarę swoich możliwości i umiejętności. Zaznaczam, że nie jest to pomoc lekarska, ponieważ żadna z nas nie jest lekarzem, tak jak była Ela, która była jednocześnie ginekologiem i seksuologiem, w związku z tym ta jej wiedza była zdecydowanie większa pod kątem medycznym. My, korzystając z różnych źródeł, źródła internetowe, książka, rozmowa z autopsji, prawda, ta nasza wiedza, przekazujemy jedna drugiej to, co potrafimy. A w okresie takiej rekonwalescencji, przechodzenia właśnie tej choroby nowotworowej jest ogromnie ważne takie wsparcie. Niech to nawet takie milczenie, jak tu któraś z koleżanek powiedziała, żeby siedzieć i milczeć. Jedna przy drugiej. I to już może dać bardzo dużo. Jesteśmy na dworcu. Nasza siedziba mieści się na dworcu PKP w Ostródzie przy ulicy Słowackiego 13A. Drugie piętro, dwa wejścia, window bądź schodami. Dyżury, poniedziałki i czwartki. W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 16 są spotkania amazonek, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę, to nic nie boli, nic nie kosztuje. Proszę przyjść i zobaczyć, o czym rozmawiamy, co robimy i tak dalej. Zapraszam te panie wszystkie, które jeszcze dojrzewają do tego, żeby do nas przyjść. Bo w grupie jest zawsze weselej.
trzeba być w stowarzyszeniu, uważam.